W tej prezentacji pokażę, jak można przygotować zapytania do dostawców i seryjnie takie zapytania do nich wysłać. Następnie zewidencjonować zebrane z rynku oferty, dokonać porównania, wybrać te pozycje i tych dostawców, którzy zaoferowali najlepsze warunki dostawy i warunki zakupu. Zobaczmy zatem, zacznijmy od przygotowania zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe, które skierujemy do kilku dostawców. Można to zrobić właśnie z poziomu jednego dokumentu. Wybieramy jednego dostawcę, wybieramy kolejnego na naszą listę w porządku. To, co powstaje nam tutaj nowy dokument, to, co musimy zrobić, to na pewno wybrać pozycję. Niech to będą jakieś materiały. Powiedzmy, pierwsza pozycja, farba, konkretna ilość i kolejna, którą mamy tutaj na liście. Niech to będzie profil 120 sztuk. W porządku, takie zapytanie ofertowe możemy zapisać. Zapisać i w tym momencie taki dokument mamy zarejestrowany w systemie. Co robimy dalej? Dalej robimy tyle, że oczywiście dostawcy odpowiadają na to nasze zapytanie, więc wprowadzamy ofertę zakupu dla każdego z nich, ale będzie to generuj z zapytania, tak? Czyli w referencji do dokumentu, który, czy oczywiście pierwsze wskazujemy dostawcę, zapytanie, referencja do zapytania, które przed chwilą wystawiliśmy. Proszę bardzo, 196. Tu jeszcze jakieś data ważności oferty. I widzimy, że mamy właśnie tutaj te pozycje, o które pytaliśmy. No co robimy? Oczywiście, że wprowadzamy ceny tożsame z ofertą. Niech to będzie tutaj 48. Dla profilu również ustalimy cenę na bazie oferty 29. W porządku, taką ofertę już mamy, no i pamiętamy, że mieliśmy również kolejnego dostawcę, odbiorcą był tutaj naszego zapytania inny. Powiedzmy, że warunki te, które tutaj mamy, są identyczne i tutaj także ten proces związany z ustaleniem ceny. W porządku, 30. I dla kolejnej pozycji także cena z oferty wprowadzona ręcznie, niech to będzie 23. W porządku, oferta została zapisana i teraz mamy tutaj ciekawe narzędzie, które za pomocą którego tak naprawdę porównamy takie oferty zakupowe. Tworzymy nowy, w referencji również do zapytania to zrobimy, 196, pamiętamy to, przed chwilą utworzone i proszę zobaczyć, że mamy właśnie oferty od tych dwóch dostawców na konkretne pozycje, które były dla nas interesujące, konkretne ceny, jakie tutaj właśnie na tych ofertach widniały. No i z tego miejsca oczywiście ten proces to jest podstawa do podjęcia decyzji, co u kogo zamawiamy. Możemy wskazać te pozycje, które właśnie z danej oferty są najbardziej korzystne i tak naprawdę zakończyć ten proces tym, że wygenerujemy seryjnie zapytania odpowiedniego typu do naszych dostawców. Czytelnie to też będzie widoczne na liście tutaj dokumentów powiązanych.